Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkanie z Mediatorem w ramach zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pani Magda Dzieciuchowicz. Dzień dobry. Mediator i doradca obywatelski współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć takie kwestie jak rozwód, a konkretnie to podział majątku. W sprawach właśnie najczęściej o rozwód, tylko że w kwestiach mediacyjnych, czyli byśmy chcieli tutaj zrobić nacisk na to, w jaki sposób polubownie byli małżonkowie, mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku. Pani Magdo, dlaczego osoby miałyby skorzystać akurat z mediacji w sprawie o podział majątku? Głównie dlatego, że mamy wpływ na to. Jeżeli sprawa jest skierowana do sądu, i za pośrednictwem sądu będą te wszystkie kwestie sporne regulowane, no musimy się trzymać dokładnie kodeksu cywilnego, czyli tak jak jest ujęte to w kodeksie, tak pełnomocnicy będą tę sprawę prowadzić z uwagi na to, że sąd musi tutaj rozstrzygnąć, jak ten majątek podzielić. I są pewne określone zasady prowadzenia takiego postępowania i nie bardzo mamy wpływ na te ostateczne rozstrzygnięcie. Natomiast w mediacji możemy tak naprawdę zrobić z tym naszym majątkiem wszystko, tak jak nam się podoba. Jest swoboda dysponowania swoją własnością. Niekoniecznie to musi tak wyglądać jak w kodeksie, więc a każde sprawy są bardzo indywidualne i różne, my mamy możliwość porozmawiania zupełnie swobodnie, umówienia się na pewne kwestie, tak jak nam się po prostu zwyczajnie będzie to podobało, tak jak to dla nas będzie wygodne. Dlaczego w mediacji mamy to zrobić, a nie przed sądem? Dlatego, że jest po prostu taniej. Nie, jeżeli mamy, chciałabym się może w podziale majątku skupić na takim określonym, na konkretnym przypadku, podziału nieruchomości na przykład. W naszym majątku wspólnym oprócz tych rzeczy ruchomych są też rzeczy, są nieruchomości. Zwykle spór stron w podziałach majątku dotyczy tej kwestii, jaka kwota tej nieruchomości, w stosunku do jakiej kwoty mamy się odnosić. No, żebyśmy mieli pewność, że zgadzamy się wspólnie i że ta nieruchomość jest prawidłowo wyceniona, zwykle tutaj dochodzi do tego, że pełnomocnicy korzystają z opinii biegłych. No bo dla sądu taka opinia będzie wiążąca. Jeżeli my się nie zgadzamy, któraś ze stron się nie zgadza z tą opinią biegłych, zwykle drugi pełnomocnik prosi o jeszcze raz tak skorygowania tej opinii i prosi sąd o to, żeby pozwolił jednak jeszcze jednej zasięgnięcia porady i uzyskania jeszcze jednej opinii. Jesteśmy zdani na to, co ci biegli będą mówić w mediacji i dodatkowo jest to obciążone kosztami, bo takie opinie są kosztowne. Z około 2000 zł taka jedna opinia, więc te koszty nasze wzrastają. My jesteśmy, strony są zobligowane do tego, żeby ponieść potem te koszty sądowe. Natomiast w mediacji możemy to zrobić zupełnie albo bezkosztowo, albo z niewielkim kosztem. Mediacje są zupełnie takim odformalizowanym procesem. Nie potrzebuje mediator, ani strony nie potrzebują odnosić się do jakichś konkretnych opinii biegłych. Mogą skorzystać takie osoby z zasięgnięcia opinii w biurze nieruchomości. Na przykład, a to mamy w tym momencie bezpłatnie.
Jest bezpłatne. Można po prostu zerknąć Mogą do też same internetu. stwierdzić, ile mniej więcej, powiedzmy, kosztowało Czasami to mieszkanie. jest trudno w takiej sytuacji, ponieważ druga strona zwykle będzie miała inne zdanie, a w tych sprawach spornych to właśnie tak to jest, że jednak ta osoba trzecia tu powinna gdzieś decydować o tym albo wskazywać na to, jaka wartość byłaby tej nieruchomości. Jeżeli sprawa trafia do mnie, do mediacji, to ja pytam się, czy każda ze stron, jeżeli mamy spór, mogłaby zasięgnąć takiej opinii i przynieść na kolejne spotkanie mediacyjne takie właśnie dwie opinie, albo zwróciła się bezpośrednio do biura nieruchomości z prośbą o szacunek. Biuro nieruchomości nie może dokonać wyceny, ale może dokonać szacunku tej nieruchomości. Bądź też, jeżeli akurat dotyczy to, no ten szacunek jest potrzebny w sytuacjach, w których mamy do czynienia z domem, no bo każdy dom jest zupełnie inaczej wyceniany, to zależy od wielu różnych czynników. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem, no to łatwiej jest nam sprawdzić, jaka jest wartość rynkowa, bo my tu mówimy o wartości rynkowej takiej nieruchomości. No bo w okolicy gdzieś do sprzedaży, czy też zostały sprzedane mieszkania, te ceny można uznać, że gdzieś ten metr kwadratowy, one są wiarygodne, są podobne. My to w mediacji możemy zrobić. Przed sądem nie ma takiej możliwości. Tylko możemy taką wycenę nieruchomości uzyskać przez opinię biegłego. Co się wiąże z kosztami? W mediacji mamy taką możliwość, żeby zrobić to zupełnie nieformalnie. My wybieramy w mediacji, czyli strony wybierają w mediacji sposób, w jaki dokonają wyceny tej nieruchomości i nie jest to obarczone kosztami. Jak już tę wycenę tej nieruchomości mamy, czyli już pierwszy spór jest de facto załagodzone. Jeszcze mi się nie zdarzyło w mediacji, żeby strony nie uznały tych wartości, które faktycznie rynkowo funkcjonują. Proszę pamiętać, że najlepiej z takiej mediacji skorzystać jeszcze przed udaniem się do sądu, czyli na tym etapie przedsądowym. Ta mediacja przedsądowa może być realizowana u nas w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Natomiast już sprawy, z których sąd kieruje osoby zainteresowane do mediacji, no już niestety nie podlegają pod naszą darmową pomoc prawną. I wtedy no niestety musicie się Państwo wiązać z tym, że to będą dodatkowe koszta. Natomiast jeżeli Państwo przed rozprawą w sądzie o podział majątku dokonacie właśnie takiego spotkania z mediatorem, ustalicie wspólnie te kwestie, no to ta pomoc nasza mediatora będzie darmowa. Pani Magdo, czy taka mediacja przedsądowa, jeżeli chodzi o podział majątku, może się odbyć bez pełnomocników? Może się odbyć bez pełnomocników, jednak mediator będzie zachęcać do tego, żeby skorzystać z porady profesjonalisty i dowiedzieć się, jakie mamy prawa i jak daleko posunięte nasze ustalenia, jakie będą one miały po prostu skutek. Także może się odbyć, jednak kontakt z pełnomocnikiem w czasie takiej mediacji o podział majątku jest niezbędny i konieczny. Nie musi brać bezpośrednio udziału pełnomocnik w takiej mediacji, jednak warto mieć jakiegoś doradcę, z którym się kontaktujemy i wszelkie te kwestie, o których rozmawiamy przy okazji tego podziału majątku, one na późniejszym etapie będą po prostu przedstawiane pełnomocnikowi, który to powie, czy te rozwiązania są korzystne dla tej osoby, czy niekorzystne. Oczywiście, że ostateczna decyzja należy do nas i my nie musimy dzielić się tym majątkiem według kodeksu. Możemy się podzielić, jakbyśmy nie chcieli, jednak pomoc profesjonalnego pełnomocnika uważam, że jest tutaj niezbędna. Pani Magdo, mówimy teraz o mediacji przedsądowej, a jakie są więc takie różnice między tą mediacją właśnie przedsądową a sądową, jeżeli chodzi o te kwestie podziału majątku? Jeżeli regulujemy kwestie w mediacji, podziału majątku w mediacji przedsądowej, czyli w takiej mediacji, w której to nie sąd kieruje sprawę do mediatora, tylko osoby same się udają do mediatora, mamy po prostu więcej czasu.
W mediacji sądowej strony i mediator są zobligowani do pilnowania terminu, który jest wyznaczany przez sąd na okres 3 miesięcy. Potem ten termin możemy przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Natomiast mediacji takiej umownej, przedsądowej, to od nas zależy, jak długo ta mediacja będzie trwała. O czym my chcemy rozmawiać w pierwszej kolejności? Czasem zdarza się tak, że tych składników majątku wspólnego jest bardzo dużo i wymaga to czasu, żeby o pewnych kwestiach rozmawiać. Czasem się okazuje, że nie jest ich dużo, ale spór jest duży i też ten czas jest, ten czas jest istotny w tej mediacji po to, żeby przede wszystkim o tym porozmawiać, wysłuchać się, bo podstawą komunikacji jest uważne słuchanie, a dopiero po tych procedurach, ponieważ mediatorzy też mają swoje procedury, jest to odformalizowany, zupełnie taka odformalizowana metoda, nie ma jakichś specjalnych takich formalnych reguł, natomiast procedury mediatorzy swoje mają po to, żeby ten proces mediacyjny prowadził do tego, żeby strony ze sobą tę ugodę zawarły. Ale to są tajniki każdego mediatora. Każdy mediator ma swoje sposoby, jak te mediacje prowadzić. Tu akurat kodeks postępowania cywilnego nie wskazuje, jak ta procedura ma wyglądać, natomiast te procedury ma być skuteczne. Ma być tak skuteczne, natomiast te procedury mediatorzy mają. Jedną podstawową zasadą takiej mediacji, kluczową zasadą jest, że mediator nie daje stronom propozycji i nie wpływa na żadną ze stron na podejmowanie tych decyzji. To strony zaangażowane w spór przedstawiają swoje propozycje. Druga strona może je zaakceptować, ewentualnie coś zmienić, przekazać swoje. Dzięki temu dochodzi właśnie do zawarcia ugody. Mediator jest osobą niezaangażowaną w spór, neutralną i też osoby muszą oczywiście czuć się komfortowo w takiej sytuacji, że jest ta bezstronność, neutralność tej mediacji zachowana. Pani Magdo, powiedzmy, że strony już doszły do porozumienia, została zawarta ugoda. Chciałoby to jakoś prawnie jeszcze zatwierdzić. Czy w takiej kwestii mogą się udać z taką ugodą do notariusza na przykład i tam już sporządzić akt notarialny właśnie tego podziału? Tak, oczywiście. Są dwie możliwości. Krótszą możliwością jest właśnie udanie się do notariusza i przeniesienie tych własności nieruchomości, czy też przeniesienie współwłasności. To wszystko zależy od tego, jak się strony umówią. I jest szybciej. Można też taką ugodę zatwierdzić przed sądem. Tyle tylko, że nie można przenosić współwłasności i własności nieruchomości w mediacji. To znaczy sąd, nawet gdyby zatwierdził taką ugodę przed mediatorem, a nie zatwierdzi jej z uwagi na to, że księgi wieczyste na podstawie ugody zawartej przed mediatorem tej własności i współwłasności nie mogą przenosić. Więc wtedy mediator pisze do sądu, nie jest taka ugoda zatwierdzona w trybie takim szybkim, czyli na posiedzeniu niejawnym, tylko my mediatorzy piszemy w takiej ugodzie prośbę do sądu celem wyznaczenia terminu rozprawy i zawarcia ugody sądowej, bo tylko na podstawie ugody sądowej można przenosić własności i współwłasności nieruchomości. Także takie są dwie możliwości. Jeżeli nie mamy nieruchomości, to sąd zatwierdzi taką ugodę na posiedzeniu niejawnym. Czyli będzie szybciej. Będzie szybciej i w trybie niezwłocznym, w terminie do 30 dni, wyślę postanowienie stronom o zawarciu ugody przed mediatorem.
Bardzo dziękuję Pani Magdo za rozmowę, a Państwa zachęcamy do kontaktu właśnie z punktami naszej nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, gdzie Państwo możecie skorzystać zarówno z pomocy prawnej, obywatelskiej, jak i mediacji. A także również można powiedzieć, że i z tego razem, bo jeżeli Państwo chcecie skorzystać z mediatora na przykład w sprawach o podział majątku, również możecie Państwo zaczerpnąć informacji od prawnika. Także, żeby sobie to skonfrontować, przemyśleć, zachęcamy bardzo serdecznie do kontaktu i zapraszamy na kolejny filmik. Do widzenia. Do widzenia.